Jednym z takich kluczowych tematów, który pojawia się w Ewangelii Jana, w zasadzie od rozdziału pierwszego i biegnie konsekwentnie przez całą Ewangelię aż do 21 rozdziału. Jest motyw składania świadectwa, czy też świadczenia bycia świadkiem. Widzimy to na poziomie prologu, widzimy to w rozdziale pierwszym w, na, w kilku etapach, w kilku historiach i w kilku odsłonach. I dzisiaj będziemy właśnie zajmować się rozdziałem pierwszym, ale też rozdziałem trzecim z bardzo konkretnego powodu, więc. Przede wszystkim, to bym chyba wszystkich słuchających zachęcił do tego, żeby dali sobie trochę czasu na to, żeby przeczytać ten tekst, zastanowić się przez moment nad nim i podążyć też potem za naszymi myślami, za tym, o czym będziemy rozmawiać. Natomiast do Was mam takie, takie pytanie: dlaczego to świadectwo jest takie ważne? Po co to świadczenie w ogóle jest komuś potrzebne? Najprostsza odpowiedź, dlatego że Pan Jezus zlecał dawanie świadectwa i to co pisze Jan jest taką kontynuacją poniekąd myśli Pana Jezusa z ostatnich słów Ewangelii Mateusza, ostatnich słów Ewangelii Marka, gdzieś też końcówki Ewangelii Łukasza. Jan podchodzi do tego inaczej. Może też dlatego, że on pisał do tego drugiego pokolenia, takiego dynamicznego, rozwoju, rozwijającego się kościoła, no, ale też gdzieś być może troszkę wyhamowującego z tym, ale świadectwo jest zlecone przez pana Jezusa. I, ja to... I to, co pisze, to, co opisuje, to jest właśnie to wydawanie świadectwa od samego początku. Ja bym na to spojrzał mm -hmm. z perspektywy takiej kulturowej, bo my dzisiaj to, jeżeli potrzebujemy jakiś dowód, to potrzebujemy zdjęcie, jakieś nagranie, mówimy: O, właśnie tak ktoś powiedział tak to było. A w tamtym czasie potrzebny był człowiek, który przyjdzie i powie. Mhm. tego nawet w przykazaniach, w dekalogu jest mowa o tym, żeby nikt fałszywie nie świadczył, mhm. jakakolwiek sprawa musiała się opierać na kimś innym, kto przychodził i powiedział, tak to było. I, i dlatego, kiedy Jan przedstawia swoją Ewangelię, swoją, swoje spojrzenie na Jezusa, to mówi: a to są ludzie, którzy mogą zaświadczyć, że właśnie tak to było. Oni tam byli, to są konkretni ludzie, to jest Jezus. Natomiast otwierając sobie Ewangelię Jana i spoglądając już właśnie do rozdziału pierwszego, można powiedzieć, że pierwszy werset, który Otwiera tę część, która jest związana ściśle z opowiadaniem o Jezusie tak, no bo prolog ma jakby inną funkcję. On nas wprowadza w różne tematy teologiczne i będziemy sobie za moment też na, na niego przez moment patrzeć. Ale pierwszy werset, który otwiera historię, brzmi tak, takie natomiast świadectwo złożył Jan, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem, kim ty jesteś. Więc widzimy, że, że to, to pierwsze zdanie, które się pojawia w Ewangelii, to jest takie, że Pojawia się świadectwo. I tutaj mamy jeszcze to świadectwo, które nie jest o tym, czego Jezus dokonał, co zrobił, co się wydarzyło w jego życiu, tylko to jest to świadectwo, które pojawia się wcześniej, ale ono będzie miało też swoje naturalne konsekwencje, które wybrzmią właśnie już w tym pierwszym rozdziale, kiedy zobaczymy uczniów, które na pewnych etapach gdzieś tam za tym Jezusem idą. Co jest takim Przedmiotem tego świadectwa i w jaki sposób to świadectwo jest pokazywane właśnie w tym pierwszym rozdziale Ewangelii według Świętego Jana. Tutaj osoba Jana jest też bardzo istotna, bo kiedy Jana chrzciciela, kiedy ewangelista Jan pisze te słowa, jest koniec pierwszego wieku, w niektórych miejscach Jan chrzciciel jest uznawany wciąż za wielkiego proroka. To, to my, jako czytelnicy Pisma Świętego, mówimy: No, Jan Chrystiel to był tutaj, ale oczywiście chodzi o Jezusa, ale niekoniecznie dla ludzi tamtych czasów. Um, widzimy na przykład w dziejach apostolskich, gdzie pojawiają się uczniowie, którzy znają tylko Chrzest Jana, Są wciąż uczniami Jana. Więc to jest też takie pokazanie, kim jest Jan, a kim hmm. jest ten, o którym Jan świadczy i co o nim powiedział. Więc to jest też tutaj kolejne raz zwrócenie uwagi na Jana. Tutaj też taka, taki motyw pochodzenia Jana, bo Jan pochodził z rodziny kapłańskiej. I jak czytamy tutaj w tekście, przychodzą kapłani i lewici. Czyli to przychodzą właściwie z rodziny. Gdzieś tam trochę może dalszej i, i pytają jaka jest twoja rola? Kim ty jesteś? Co, co nam chcesz powiedzieć o tym, co robisz? Więc działalność Jana Chrzciciela musiała być bardzo taka donośna, skoro przychodzą, żeby ustalić, co to za dziwna nowa nauka? To też taka kolejna, kolejna myśl, że jak w świecie religijnym pojawia się coś nowego, to zaraz przyjdą z Jerozolimy i będą pytać, co tutaj się dzieje? Co to za jakieś nowe rzeczy tutaj mówicie i robicie? To takie zjawisko, które jakby nic nowego, to już od Jana Chrzciciela. Zaczniesz troszeczkę inaczej, to zaraz przyjdą zapytać. No i, no i co ten Jan mówi? Co to jest za świadectwo, które Jan wydaje? Przede wszystkim wskazuje na Jezusa. Prawda? To jest. Yy, Chociaż on go jeszcze przecież tak. nie zna, tak? To... Ale, ale ta chrysto, chrystocentryczność jest od samego początku w jego, w jego świadectwie. On sam, samego siebie usuwa w, w cień. Najpierw yy, mówi tak tajemniczo o panu Jezusie, ale w końcu, gdy Jezus się pojawia, wydaje yy, bardzo bezpośrednie świadectwo. Oparte na Starym Testamencie, na, na symbolice Starego Testamentu, to jest baranek Boży. To jest tak naprawdę ziszczenie wszelkich oczekiwań mesjańskich przez cały Stary Testament i tych silnych oczekiwań, które, które były za jego czasów. Mhm. W Jana jest też mhm. bardzo istotne to, że, czy takie zjawiskowe, że on nie zwraca uwagi na siebie. Mhm. On nie mówi, ani tak. nie jestem Eliaszem, mimo że później Jezus o nim w ten sposób powie, że to, to był ten Eliasz, który miał przyjść. Dlatego jak przychodzą ci posłańcy, to się pytają: Czy ty jesteś tym Eliaszem, jakimś prorokiem? A Jan o sobie mówi coś, co nie jest takie naturalne dla nas. To też pokazuje, że to Duch Boży jest, jest z nim, bo dla nas naturalne jest powiedzieć: Patrz na mnie, teraz będę przemawiał. A Jan mówi: To nie ja to zaraz przyjdzie następny I, i nawet w tych słowach, które e, takie są obrazowe, mówi, że nie jestem e, godzien rozwiązać, zawiązać remyka u jego sandałów, e, to była jedyna czynność, której e, uczeń nie powinien robić swojemu nauczycielowi, to mógł robić tylko sługa. A, a Jan Krzysiel mówi, ten, który przychodzi, on jest tak znaczny, a ja jestem, jestem nikim. To jest takie, niezwykły duch jest w Janie. Znaczy z, jednej, z jednej strony, ym, oczywiście ym, będzie zawsze wskazywał na, y, na Mesjasza, którego, y, którego zapowiadał, bo zapowiadał tak naprawdę nadejście czy przyjście Boga. Tak? Bo tekst, do którego się odwołuje, kiedy odpowiada na to pytanie, kim ty jesteś, i jaka jest Twoja rola, to jest przecież cytat z Izajasza z 40 rozdziału i z Jan go tutaj w Ewangelii przewołuje w rozdziale pierwszym i w dwudziestym trzecim. Ja jestem głosem wołającego na pustkowiu: prostujcie drogę Pana, tak. Czyli to jest to zawołanie, że nadchodzi Pan, nadchodzi Bóg, nadchodzi jakba To chodzi oczywiście o powrót. Z deportacji babilońskiej, tak, że, że w końcu ten, ten okres trudny się skończy i, i, i Pan powróci. No i widzimy tutaj to spełnienie obietnicy Jan postrzega siebie właśnie jako tego, który przygot, przygotowuje tę konkretną drogę. Natomiast Remek, tutaj nawiązałeś do tego bardzo ważnego świadectwa, tak, podkreślonego w 29 wersecie, oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. My znamy te słowa no, dość, dość dobrze, tak? I myślę, że już niezależnie nawet od tradycji chrześcijańskiej, jak, jak często te słowa są słyszane przez ludzi na przykład w kościele, w kontekście... Liturgii. Tak, wspomnienia Eucharystii i tak dalej, tej pamiątki, tak kiedy, kiedy jest mowa właśnie o, o ofierze, którą Jezus złożył, o to baranek Boga. Ja tak sobie pomyślałem przez moment... O tym, jak to musiało być, kiedy Jezus stanął na tym, na tym brzegu i usłyszał te słowa, oto baranek Boży. Zobaczcie, to jest taki komunikat, który jest skierowany do niego przez proroka, o którym Jezus wie, że to jest ten prorok, który idzie przed nim i na samym początku jego drogi, jego ścieżki tutaj w Ewangelii, tak naprawdę pokaże mu już sam koniec jego drogi. To znaczy, pokaże mu, dokąd ta jego droga będzie zmierzała i tak naprawdę ten chrzest, i to zawołanie na Jezusa, o to Baranek Boży, to nie jest takie wcale łatwe dla Jezusa, tak sobie przynajmniej wyobrażam, kiedy już na samym początku swojej drogi widzisz, dokąd pójdziesz i wiesz, że to jest po prostu jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie można sobie wyobrazić. To jest to, jest to świadectwo, ta to treść świadectwa, która jest tutaj złożona przez Jana o Jezusie Chrystusie. Natomiast widzimy też, że Jan ma swoich uczniów i że to świadectwo, które składa, Jan w obliczu swoich uczniów, ono ma swoje skutki, swoje następstwa. Gdybyśmy tak spoglądając sobie właśnie tutaj na ten pierwszy rozdział, mogli też popatrzeć na to, w jaki sposób, że tak powiem, to, to dzielenie się tym swoim przekonaniem, tym swoją, tą swoją wiarą, tym przeświadczeniem odnośnie tego, kim jest właśnie Jezus, jak ono przenika od, od człowieka do człowieka. W tym obrazie, który jest tutaj nakreślony nam przez, przez ewangelistę Jana w rozdziale pierwszym. Bo, bo mamy tutaj kilka przecież tych spotkań hmm. różnego typu, kiedy jeden drugiemu, no właśnie, coś opowiada i w jakiś konkretny sposób to przekazuje. Co tutaj możemy zaobserwować w kontekście tego, na czym to świadectwo polega, i jak ono wygląda? Myślę, że w pierwszej kolejności jest przygotowanie. Dlatego, że gdy Jezus staje naprzeciw Szymona i Andrzeja. Jan ich informuje, to jest baranek Boży. Oni już wiedzą o co chodzi. Tak więc byli przygotowani przez Jana do tego, żeby czekać na Mesjasza i mieć świadomość, kim Mesjasz jest, żeby go dobrze zidentyfikować. Także to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest właśnie to świadectwo w ramach najbliższych, które ma swoje naprawdę duże znaczenie. Tak? Dlatego że. Pomijając tę stronę werbalną, tę stronę właśnie oznajmiania <laughs> słowne, słownego Ewangelii, no, najbliżsi widzą nas takimi, jakimi jesteśmy. I nasz przykład osobowy może być najlepszym atutem na rzecz Ewangelii albo najgorszym. Tak, jak spo, popatrzymy sobie właśnie tutaj na ten pierwszy rozdział, to widać, że tutaj tak naprawdę to więzi i relacje mhm. prawda, są nośnikiem. Tego przekazu, właśnie nowiny o, o Jezusie, bo przecież przynajmniej dla tych pierwszych uczniów, tak jak tutaj czytamy, no my widzimy, że to uczniowie Jana, czyli ci, którzy już z Nim są jakiś czas, że są z Nim w relacji, oni traktują to świadectwo, które On składa jako wiarygodne i można powiedzieć, że zostawiają tego nauczyciela, którego mieli do tej pory, po to, żeby. Przejść do innego nauczyciela. Ja, ja myślę w ogóle, że oni do końca nie rozumieli tego, co, co powiedział. No, oczywiście, Jan że nie rozumieli. I, I to, że my dzisiaj patrzymy na ten termin baranek Boży z perspektywy i tych kolejnych dwóch tysięcy lat i całego zrozumienia Starego Testamentu. Tam wciąż stała świątynia, gdzie baranek był rano i wieczorem, a pomiędzy też kolejne baranki. I, I nagle ktoś o człowieku mówi, że to jest ten baranek Boży, to, to była myśl bardzo rewolucyjna i ja myślę, że uczniom się jeszcze długo te rzeczy układały. Natomiast um, jest coś niezwykłego w działalności Jana, bo um, on przyciągał do siebie ludzi zupeł na zupełne pustkowie. To nie było tak prosto dojść w to miejsce, tam do tej betanii. I też ciekawe, że Ewangelia Jana rozróżnia betanie tom nad Jordanem z, z tą Betanią, która jest nad, przy jeziorze Galilejskim. To też pokazuje, że Jan był uczestnikiem tych wydarzeń, on tam chodził, on znał te wszystkie miasteczka, wioski i, i to ten termin bar Baranek Boży w, w ich uszach on, on jeszcze niewiele znaczy. Natomiast jest jakieś niezwykłe posłannictwo Jana chrzciciela, że oni tam są wokół niego. To jest w ogóle geograficznie też ciekawe miejsce, bo to jest miejsce dokładnie, gdzie Izrael wchodził do Ziemi Obiecanej. Do dzisiaj, kiedy pielgrzymi chrześcijańscy przyjeżdżają, to jest to miejsce, gdzie chrzcił Jan, to Żydzi tam przyjeżdżają i mówią: a to jest to miejsce. Którędy my wchodziliśmy do Ziemi obiecanej, tu jest Jerycho, stamtąd przyszliśmy. Więc to jest też takie symboliczne, że, że Jan jest dokładnie w tym miejscu, ale wydaje tak tak swoje głębokie świadectwo, że uczniowie od razu idą za, za Jezusem. Jezus nie wygląda jakoś znacznie. Jest po prostu jednym z tych, którzy przyszli, przyszli do Jana, ale tak jak. Jan przyciągał do siebie w jakiś niezwykły sposób. To były harde słowa w surowym miejscu, gdzieś na pustkowiu. Daleko trzeba było tam iść. To kiedy pojawia się Jezus, to On od razu do siebie też przyciąga. I to jest takie niezwykłe, że to jest więcej niż zwykła mądrość. Bo chociaż oni tego wszystkiego nie rozumieli, ale coś ich przyciąga. I to jest takie piękne, że czasem nie wszystko jesteśmy w stanie przekazać, komuś powiedzieć, opowiedzieć Ewangelię, ale Ewangelia przyciąga samą w sobie, bo to Bóg działa. I uczniowie idą za Jezusem. Po tym pierwszym świadectwie, które Jan skła, y, składa wobec y, zgromadzonych ludzi nad, y, nad Jordanem, i kiedy uczniowie słyszą o to, Baranek Boże, y, ja się absolutnie zgadzam, że oni nie mają bladego pojęcia, o co na tym etapie w, y, w tym wszystkim chodzi. Natomiast sam autorytet tego, który to składa, mm -hmm. co świata, y, składa o Jezusie y, jako, jako Mesjaszu, no jest dla nich wystarczający do tego, żeby postawić właśnie ten krok wiary, tak? czyli zrobić ten. Pierwszy pro, krok, który, który tutaj robią. Pierwsze słowa w ogóle, które są wypowiedziane w całej Ewangelii Jana, z, z ust Jezusa, ten 38 werset, on brzmi, czego szukacie? Mhm. Jak sądzicie, jakie to ma z kolei znaczenie dla kwestii związanej właśnie z tym, kim jest Jezus i dlaczego my jako ludzie, nie wiem, dlaczego ty, dlaczego ty, dlaczego ja, mamy, nie wiem, namysł albo potrzebę albo w cudzysłowie pokusę tego, żeby żeby, żeby pójść. Dlaczego, dlaczego idziemy za Jezusem? Po co? No, idąc narracją tego tekstu i tych słów Pana Jezusa, żeby znaleźć to, czego szukamy. Tak, dlatego, że mm, nasze życie polega na tym, że czegoś ciągle szukamy. Mhm. Tak, I te nasze poszukiwania albo dają nam satysfakcję, że to jest to, czego szukaliśmy, chociaż niekoniecznie jest to, czego naprawdę szukamy, mhm. albo przynoszą zawód i kolejne pytanie, i kolejne poszukiwania. I tutaj oczywiście my jesteśmy przekonani o tym, że znalezienie Jezusa jest znalezieniem tego, co można znaleźć najlepsze w życiu, no ale też każdy może poszukiwać samemu, między innymi przez naśladowanie, czy przez obserwowanie Pana Jezusa. Ja myślę, że ten Mesjasz, mhm. tak w tamtych czasach, jak i dzisiaj, on może się najpierw jawić, czy najczęściej tak będzie, z osobistą korzyścią. W tamtym czasie Mesjasz hmm. to miał być ten, który przyjdzie hmm. i uwolni nas od Rzymian, sprawi, że jednego posadzi po lewicy, drugiego po prawicy i będziemy teraz, teraz my będziemy rządzić. Yy, yy, gdzie jest ten Mesjasz? Dlaczego on jeszcze nie przychodzi? W ogóle się nie spodziewali takiego Mesjasza, to wszystkie Ewangelie tak samo pokazują wielkie rozczarowanie uczniów, czego oni sobie wyobrażali. I myślę, że często tak może być i w naszym życiu, że przychodzimy do Jezusa i mówimy, no tak, życie wieczne. To jest ten... Patrzymy z innej perspektywy już na osobę Mesjasza. Życie wieczne, Jego Królestwo, tam niczego nie będzie brakowało, pięknie, ludzie przychodzą, a Jezus też to samo pytanie zadaje. Czego ty tak naprawdę szukasz? Czy... Czy ty chcesz mnie poznać, ten mój charakter? Czy chcesz, być, czy chcesz ze mną chodzić, nauczyć się, co to znaczy być ze mną. Czy tylko przechodzisz, bo chcesz jakichś benefitów królestwa? No ale czy to też nie jest takie pytanie, które de facto zmusza człowieka do takiego zastanowienia, co jest w moim życiu ważne. Mhm. Kiedy, kiedy pada to pytanie ze strony Jezusa, no, czego szukacie, tak? No, czego szukasz? No, po, co, po co ty tu jesteś? To analogi... idę, tak? To jest trochę analogiczne do pytania Boga w raju do Adama. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tak, Gdzie tak jesteś myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna taka intuicja, tutaj, na, że tak powiem, egzegetyczna, na którą wskazujesz, bo to jest to pytanie, tak? Co? co... Co ja od tego życia tak naprawdę chcę? O co w tym wszystkim chodzi? nie? I to jest pytanie, które Jezus stawia uczniom. Oni, Ale zobaczcie, to, to można powiedzieć tak. Oni są w jakimś sensie już pociągnięci, już jakiś krok za Nim, za nim robią, ale, ale nie, nie rozumieją jeszcze w pełni tego, kim On jest i tak naprawdę Jezus próbuje ich, możemy powiedzieć, wprowadzić na jakiś taki poziom, żeby... Na poważnie, na serio zastanowili się nad swoim własnym życiem i żeby byli świadomi po prostu tego, dokąd zmierzają. Nie? Obie te historie, zarówno ta z Edenu, jak i ta z krzaków przy Jordanie, pokazuje, że to Bóg wychodzi człowiekowi naprzeciw. I, i przychodzi i zadaje te pytania. Pociąga nas do siebie. Pociąga nas do siebie, po, pociągną na pewno uczniów. Na pytanie, czego szukacie, oni odpowiedzą, gdzie mieszkasz. To takie chyba dość bardzo charakterystyczne i typowe, właśnie jeśli chodzi o te dyskusje czasami. Pytaniem na pytanie. Jezus mówi: No to chodźcie, zobaczcie. W ogóle ten motyw mieszkania, on w Angeli, Jana też będzie się pojawiał wielokrotnie w różnych odsłonach, w różnych punktach. Właśnie. Pytanie o to, gdzie ten Jezus jest, gdzie ten Jezus przebywa, w którym miejscu można go spotkać i w jaki sposób też może przebywać w człowieku wierzącym. No i ten 39 werset mówi o tym, że oni poszli i zobaczyli, gdzie mieszka i już tam zostali u niego. I to jest poniekąd chyba też takie właśnie zaproszenie do każdego czytającego Ewangelię, tak? Postawić mu pytanie, gdzie jesteś, gdzie się znajdujesz. My, jako czytający, słuchający, możemy zapytać, a gdzie ty mieszkasz, a potem po prostu pójść i już tam zostać, gdzie on jest. Co Natomiast... Ciekawe, nie zobaczyli nic znacznego, bo y, mm -hmm. nawet jeżeli poszli w to miejsce, gdzie był Jezus, to, y, to nie był jakiś rabin z tamtych czasów, y, jeden z tych wielkich nauczycieli, który ich u siebie ugościł, tylko y, prawdopodobnie gdzieś w okolicach Jerycha, to... Naprawdę nie było nic znacznego, więc znowu osoba Jezusa pociągnęła ich tym, kim on był, a nie tym, co zobaczyli u niego w domu. Wiersz 40. pokazuje nam, właśnie wydaje mi się, taki bardzo naturalny ciąg tego przekazu, bo Andrzej, brat Szymona, Piotra, początek 41 wiersza odszukał, początek 42 mhm. wiersza przyprowadził, przyprowadził mhm. swojego brata. Więc widzimy, że to świadectwo tutaj właśnie na temat na temat Jezusa jako Mesjasza jest takie bardzo naturalne, tak? Brat idzie do brata, opowiada mu, przyprowadza go. Za chwilę będziemy czytać o, o Filipie, który zrobił dokładnie to samo z Natanaelem. Ale pojawia się tutaj taki ciekawy wątek, no bo Natanael, kiedy usłyszał o tym, że, się, że znaleziono Mesjasza, tego, o którym prorokował Mojżesz, o którym pisał Mojżesz, w prawie, to zapyta, czy z Nazaretu może być coś dobrego, czy też, czy w ogóle, czy z Galilei może coś dobrego pochodzić. I zobaczcie, jakie to jest interesujące, że Filip w ogóle się tutaj nie wydaje w żadną dyskusję z Natanaelem, tylko mówi po prostu: chodź, uh -huh. chodź i zobacz. Nie? I jak jest z tego konkretnego stwierdzenia, właśnie z tego jednego zdania: chodź i sam zobacz, płyną takie praktyczne wnioski dla nas dzisiaj, jako dla osób wierzących w Jezusa, też w kontekście naszego opowiadania o Mesjaszu. Jak sądzicie? No, by ludzie, którzy przyjdą, zobaczyli faktycznie, co reprezentują ci, którzy mówią o Jezusie, bo dzisiaj Jezusa to my pokazujemy. My możemy bardzo dużo mówić o Jezusie, ale właśnie zachęcanie ludzi do osobistego doświadczenia. Doświadczenia Boga, doświadczenia tego, co... Yy, Mówi Pismo Święte tego, co Jezus nauczał, jest takim najlepszym argumentem, najbardziej przekonywującym. Tak? To, to wezwanie jednego z psalmów. Chodźcie, skosztujcie, jak dobry jest Pan. To jest sedno tego, co może człowiek zrobić, doświadczając Boga w poznawaniu go. Bo właśnie, zobaczcie, że w tym świadectwie wcale nie chodzi o to, żeby kogoś na siłę do czegoś uh -huh. przekonywać. To jest po prostu bez sensu, że człowiek to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie jakiegoś rodzaju drogowskazem. Idzie, mówi, ale nie ma, że tak powiem, nie wiem, za zadanie tego, żeby kogoś łamać kołem, albo argumentować, albo przekonywać prze... za wszelką mhm. cenę tego, że ten Mesjasz to jest ten Mesjasz, nie? Chodź, spróbuj, sam zobacz, to jest Twoja sprawa, twoja bezpośrednia. Tak, to nie jest sfera kwestia. intelektualna, tylko to nie jest sfera teoretyczna, ale to jest odwołanie się do praktyki, do doświadczenia, do empirii. Mhm. Idź, zobacz, jak dobry jest Bóg, i idź za Nim. Także w ogóle specjalizuje się w tym przyprowadzeniu do Jezusa, no, ta, bo później jest. jeszcze jest chłopiec, który przychodzi z rybkami, chlebkami, też przyprowadza. Mhm. Grecy się pojawiają, przyprowadza, więc to, to jest rozwiązanie. Przyprowadź do Jezusa, nie do argumentów tylko stricte logicznych, teologicznych. Zobacz. Pójdź, pójdź sprawdzić, testuj. Nie? To tak. jest swój, poprzez doświadczenie, poprzez empirię. To jest empirię, tak, to jest jak prowadzenie do społeczności, prawda? Bo to jest podstawa też. To nie jest stawanie pomiędzy Jezusem a tym człowiekiem, ale zadaniem między innymi na przykład w wychowaniu religijnym, prowadzeniu młodych do ludzi, do, do Boga, jest pomoc w nawiązaniu osobistej społeczności. Mm -hmm. Prolog Ewangelii, ale też dalsza część Ewangelii według św. Jana, zwłaszcza rozdział trzeci, teraz ku któremu idziemy, właśnie też pokazuje, że człowiek jako taki nie ma żadnej mocy do tego, żeby przekształcić, przeobrazić, czyjeś życie. Ja, ja tak, sp jak spoglądam właśnie do prologu Ewangelii według Świętego Jana, to widzimy, że takim centralnym tekstem, centralnym fragmentem, który znajduje się jakby w sercu tego prologu jest werset 12 i 13, który, który mówi o tym, że wszystkim którzy go przyjęli, czyli przyjęli słowo, tym dał moc stania się dziećmi Boga, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z mężczyzny, lecz z Boga. To centralne zdanie prologu, ta centralna myśl, która tutaj się znajduje, ona, kiedy popatrzymy sobie właśnie na całą kompozycję tego prologu, widać, że znajduje się też w pewnej takiej ramie, tam gdzie Jan składa świadectwo, bo świadectwo Jana o Mesjaszu jest przed tymi wersetami i świadectwo Jana o Jezusie jako Mesjaszu, czy też zapowiedź nadejścia tego Mesjasza, znajduje się po tych słowach. Kiedy porównamy sobie to właśnie z kompozycją Ewangelii, widzimy, że ten prolog jest niczym taka mapa dla opowiadania o Jezusie. Właśnie nie tylko w kontekstach teologicznych, ale także nawet z perspektywy właśnie takiej szaty literackiej. No i właśnie, ta centralna część prologu mówi nam o, o nowonarodzeniu, tak? czyli o tym, że człowiek może kogoś poprowadzić do Jezusa, może mu wskazać, może go zachęcić, żeby przyszedł, ale Nowonarodzenie to nie jest coś, czego jest w stanie dokonać jakikolwiek świadek. Ale w jaki sposób zatem może dojść do tego Nowonarodzenia? I myślę właśnie, że Jan tak komponuje tę Ewangelię, żeby w tym trzecim rozdziale odpowiedzieć na to pytanie, jak to się może dokonać w życiu człowieka, który można powiedzieć, w jakim sensie ze względu na swoją niewiarę jest martwy. No świadectwo na pewno jest czymś, co może podprowadzić, podeprzeć, ale kiedy spojrzymy sobie na ten trzeci rozdział, na, ten, na to spotkanie, na tę rozmowę Jezusa z Nikodemem, co tam się dokonuje w tym spotkaniu? Jak obrazuje Jezus istotę nowo, nowonarodzenia? Jaką drogą w ogóle może dojść do tej przemiany, do tego przeobrażenia, które się dokonuje w sercu człowieka? To jest w ogóle rozmowa dwóch rabinów, bo... Ym... Nikodem przychodzi jako nauczyciel do innego nauczyciela, mówiąc: Porozmawiajmy, bo widzę, że to, co mówisz, mówisz z mocą. Co się ma wydarzyć? I Jezus zaczyna zadawać ciekawe pytania. I to wszystko sprowadza się do tego centralnego miejsca, nowonarodzenie, które Nikodem, no właśnie, czy on naprawdę tego nie rozumie? Czy że zadaje to, to dziwne pytanie, czy człowiek ma wejść do. Łona matki, czy udaje, że nie rozumie? Wydaje mi się, że przede wszystkim drogą do tego nowonarodzenia jest odrzucenie stereotypów, myślenia. Dlatego, że dla Nikodema no, nowonarodzenie, o którym słyszał od Pana Jezusa, to było, mm, to było coś, co, co było niepotrzebne, bo przecież Jego dziedzictwo, Jego synostwo Boże opierało się na przynależności do narodu synów Abrahama. Więc, po pierwsze, trzeba było przekreślić ten swój sposób myślenia, ukształtowany przez lata w jego myśle, ukształtowany przez lata w mentalności Żydów. Wydaje mi się, że tutaj też ważnymi słowami, najczęściej patrząc na trzeci rozdział, patrzymy na wiersz piąty, wiersz ósmy jako takie kluczowe, ale też wiersz siódmy. Musicie się na nowo narodzić. I to jest też pewna gra słów, dlatego że tutaj słowo anoten, które pojawia się w tym wierszu, oznacza zarówno na nowo, jak też z góry. Więc to narodzenie nie jest efektem samodzielnego myślenia, samodzielnej przemiany. Ono musi przyjść z zewnątrz. Przychodzi z góry i tak jak mówi Pan Jezus wcześniej, przychodzi z ducha. Jest efektem. Zewnę działania zewnętrznych sił na człowieka, które spowodują jego przemianę duchową. Co ciekawe, to chyba w, w każdej kulturze jest y, takie przeświadczenie, że ze mną jest wszystko okej, okay. uh -huh. a tutaj przychodzi Jezus i mówi człowiekowi jednak burzy jest z tobą to coś, coś nie tak. Tak, burzy to wszystko. Y, każdy człowiek mówi y, ale nikomu nic nie zrobiłem, nie zabiłem, nie ukradłem. Co tu, co tu się ma wydarzyć takiego nadzwyczajnego? Jest mówi, no właśnie, coś jest nie tak z Twoim pierwszym urodzeniem. I, i to jest ta myśl taka y, na wskroś protestancka, która, no, bulwersuje humanizm, y, który zakłada, że jednak w człowieku jest ta, ten pierwiastek dobra, a ta biblijna myśl mówi, nie, człowiek jest zły i musi się narodzić na nowo z Boga. To jest coś, z czym człowiek wewnętrznie się kłóci, ale, no, Biblia pokazuje nam, gdzie, gdzie jesteśmy my jako ludzie. Jeżeli szczerze zajrzymy w swoje serce, ten egoizm, to te nasze plany, Jezus mówi, no właśnie, na nowo. Ale spokojnie, to czasem musi minąć chwila czasu, tak jak z Janem musiała minąć chwila, z Nikodemem musiała minąć chwila, a później tak człowiek jednak potrafi gdzieś do tego Czyli dojść. początkiem Ewangelii jest zła wiadomość, że coś jest z tobą nie tak. tak. Nikodem jest jeszcze niezwykły w tym, że Pojawia się kilkukrotnie, bo mamy go w trzecim rozdziale, później w siódmym, a później w dziewiętnastym. I nieraz tak byśmy sobie wyobrażali, że ludzie jak przychodzą do Jezusa, to od razu się wszystko układa. A tutaj mamy Nikodema, który ma swoją drogę. I dajmy ludziom taką przestrzeń też na to, żeby szli swoim tempem. Ale spoglądając sobie na ten centralny właśnie wiersz prologu, który mówi o tym nowonarodzeniu, czyli właśnie o tym narodzeniu tak jak tutaj trzeci rozdział mówi z góry, tak? Albo z Boga. No powiedzcie mi, no jakie człowiek sam z siebie, jaki jakie człowiek ma potencjał do tego, żeby się urodzić? To jest coś, co jest totalnie poza, mhm. poza mną, poza kimkolwiek, tak? To nie jest wola... Tego, który się rodzi, że się rodzi. Po prostu to życie przychodzi gdzieś z zewnątrz. W jaki sposób Jan w swojej Ewangelii, właśnie i w tej też rozmowie, między innymi w tym pouczeniu, które, które otrzymuje Nikodem od Jezusa, obrazuje te, te, ten cud nowonarodzenia? Jak, jak do tego może dojść? Jan w jakiś sposób opisuje też swoją historię w Ewangelii w naturalny sposób. Więc Jan jest tym synem gromu. To są takie subtelności, które się gdzieś pojawiają, natomiast pokazuje, że to jest Boże dzieło. Mówi, ja z siebie, to ja chciałem zasiadać właśnie po tej lewicy i prawicy. Ja z siebie, to widzieliśmy Mesjasza, że to będzie kimś, będzie kimś innym. My się kłóciliśmy, kto będzie zasiadał. A, ale mówi, to dzieło, to dzieło nowego człowieka, tego narodzenia, ono przychodzi z góry. My tego nie widzimy. Tak jak nie widzimy, że wiatr wieje, ale widać, widać działanie. I tak jak narodzenie nie jest dziełem człowieka, nic do tego dołożyć nie możemy, to również ukrzyżowanie, do którego to wszystko zmierza, też nie jest. To jest coś, czego człowiek nie może zrobić sam. Nie da się samemu ukrzyżować. Więc widzimy, że w całym tym procesie ratunku. Boga dla nas ludzi to jest całkowicie Jego dzieło, to jest tylko Jemu chwała. To jest kolejne takie mocne biblijne założenie protestantyzmu, że my do naszego zbawienia nic nie możemy dołożyć. To, to Bóg wszystko uczynił od samego początku. Jego zrodzenie jest od Niego, i później to, co dzieje się z naszym charakterem, to, że człowiek w końcu jest gotowy poddać się Bogu, pozwoli się ukrzyżować. To wszystko Jego dzieło. No, ale to nie jest tylko myśl protestancka, to jest ogólnie To jest ciekawe, <laughs> ciekawy dialog Pana Jezusa z Nikodemem, tak? Właśnie Nikodem zadaje takie pytanie. No jak to się może stać? Mhm. I Pan Jezus nie daje odpowiedzi wprost, ale też odpowiada pytaniem na pytanie. Jesteś nauczycielem i nie wiesz tego? No to skąd mógł wiedzieć Nikodem? Stary Testament. Przecież Wątki księgi Ezechiela, księgi Jeremiasza, które mówią, dają Boże obietnice o nowym sercu człowieka: o tym, że Bóg może zamienić kamienne serce w mięsiste, że może zmienić sposób myślenia. To był wątek, który się przewija o wiele wcześniej, który wskazuje na to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej, że jeżeli tylko człowiek chce, to Bóg może zmienić całkowicie jego serce i jego sposób myślenia. Ja myślę, że jak, jak patrzę też właśnie na ten motyw konkretny, który tutaj Remku poruszasz, czyli na to pytanie, jak to się może stać, i to i ten też ten dialog, który się toczy pomiędzy Jezusem a Nikodemem, bo nikodem można powiedzieć, dopytuje raz za razem. Niby Jezus mu coś tłumaczy, ale on. On ciągle tego nie rozumie, i w pewnym momencie Jezus się, sięga po bardzo konkretny przykład. Po przykład węża, który jest wywyższony na pustyni, i Jezus porównuje siebie właśnie do tego przekleństwa, które zawisło na, na drzewie, tak żeby każdy, kto patrzy na Niego, no, właśnie mógł zostać uratowany. I ja myślę, że w tym poniekąd jest jakiegoś rodzaju ogromna taka tajemnica tego Nowonarodzenia, która, która jest zobrazowana właśnie w tym konkretnym przykładzie. Ale też właśnie, gdybyśmy tak sobie jeszcze raz spojrzeli na ten prolog i na te relacje do tej pierwszej części Ewangelii, do tej całej struktury, do tej kompozycji, która tutaj się układa, to ja mam takie og ogromne wrażenie, że Jan tak nam opowiada tę historię, żeby nam pokazać, że. Całe to świadczenie, które się pojawia od Jana, potem kolejno. Przez, przez Andrzeja, przez Filipa, to ciągłe prowadzenie, to, to opowiadanie, one nas doprowadzają do tego serca, do tego sedna Ewangelii, która jest właśnie w jakim sensie odwzorowaniem tej, tej struktury, prologu, gdzie w centrum tego konkretnego fragmentu stoją no właśnie te dwa, dwa wydarzenia. Czy Inaczej, jedno wydarzenie, jeden znak i ta konkretna rozmowa, bo na pierwszym naszym studium rozmawialiśmy o pierwszym znaku o Kanie Gailejskiej, która jest bezpośrednim wskazaniem na, na krzyż. I tutaj po raz kolejny, właśnie w tej mowie z Nikodemem, mamy to wskazanie na krzyż. Więc to poniekąd jakby. Pokaz... No i Baranek Boży też jest. O, oczy, oczywiście, właśnie to, ta pierwsza, to pierwsze świadectwo, które jest składane przez Jana, to nam jakby pokazuje, że. W całości zbawienie człowieka jest zależne i dokonane właśnie przez Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Także to, to przychodzi z góry, a świadectwo, które jest składane przez wszystkich dookoła, jest takim podprowadzaniem nas do tego, żebyśmy patrząc na Niego, w jakim sensie, widząc to, czego do nas dokonuje dla człowieka, doświadczając jego, jego dzieł, no i w końcu słuchając jego słowa, słuchając jego nauki, w pewnym momencie mogli właśnie jakby Kliknąć i, i zobaczyć na nowych warunkach, tak jak, jak, jak w tej rozmowie z Nikodemem, Jezus mówi: Nie, że ktoś się nie, nie narodzi na nowo, nie jest w stanie w ogóle zobaczyć królestwa, tylko że nie jest w stanie do niego wejść, ale on nie jest w stanie go nawet widzieć. I to tak czasami jest, że mówisz człowiekowi o Bogu, opowiadasz o jakimś swoich doświadczeniach, patrzy na ciebie jak na, jak, jak na jakiegoś szaleńca, bo zwyczajnie nie, nie widzi tej rzeczywistości duchowej. Tak? Ale kiedy się patrzy, słucha, czyta Ewangelię, kiedy się dzieli świadectwem, to przychodzi taki moment, gdzie faktycznie w tym sercu człowieka poprzez to spoglądanie na Jezusa coś może kliknąć i coś się może przeobrazić. I to, i to, jest, i to jest ta droga, przez którą nas prowadzi Jan właśnie w rozdziale pierwszym ku temu rozdziałowi trzeciemu. I sądzę, że w tym miejscu możemy zatrzymać nasze studium, naszą rozmowę na ten temat. Wrócimy jeszcze do świadectw, bo to świadectwo jest ważnym wątkiem i będziemy jeszcze o nim rozmawiać przez kolejne tygodnie. Już o kolejnych świadectwach, ale na pewno ten pierwszy rozdział kładzie pewnego rodzaju fundamenty, kierunki, nie tylko w kontekście tego, jak, którędy, ale też o czym i do czego to może doprowadzić. Marku, gdybyś mógł pomodlić się o, o błogosławieństwo dla nas, dla, dla słuchaczy, dla uczestników naszego studium. Dobrze Panie, dziękujemy, że ktoś kiedyś do nas przyszedł i opowiedział o Twojej dobroci, o Twoim Królestwie. I uczyń nas zdolnymi, by Twój Święty Duch przez nas działał, byśmy innym mogli pokazywać piękno Twojego królestwa, piękno Twojego charakteru, i by to nie widząc nas, ale spotykając Ciebie, ludzie, chcieli podążać do królestwa. Bardzo dziękujemy za to, że Twoje słowo mogło nas dosięgnąć. Amen. Amen.